Trwa ogólnopolski protest fizjoterapeutów. W obleganym zazwyczaj ośrodku przy ulicy Waryńskiego rehabilitanci prowadzą tak zwany strajk włoski. Na szczęście protest fizjoterapeutów, który trwa tak w naszym zakładzie, generalnie nie rzutuje na sposób, na szybkość udzielanych świadczeń. Oprócz tego także fizjoterapeuci chodzą ubrani na czarno, być może rozmawiają z pacjentami, nic mi na ten temat nie wiadomo, ale na szczęście nie rzutuje to na udzielanie świadczeń ogólnie i na pewno pacjenci są obsługiwani tak samo jakościowo dobrze, jak i byli. Powodem protestu fizjoterapeutów są bardzo niskie płace. Są rozżaleni, bowiem o ile znacząco poprawiła się sytuacja płacowa lekarzy i pielęgniarek, o tyle fizjoterapeuci, których praca z pacjentem jest nierzadko jedynym sposobem na poprawę jego stanu zdrowia i komfortu życia, zawsze są na szarym końcu. Średnio zarabiamy 1600-1800 zł. Uważamy, że ta kwota jest dla nas bardzo niska. Jesteśmy trzecią grupą zawodową. Uważam, że to jest ciężka praca fizyczna i psychiczna. Ciąży na nas duża odpowiedzialność i mogę tak powiedzieć, że ośrodek to nie fabryka gwoździ. My pracujemy z chorymi ludźmi. Musimy się kształcić, również musimy też utrzymać rodzinę. Irena Łukaszuk ma świadomość tego, że wynagrodzenia 62% jej personelu są żenująco niskie. Wynagrodzenie przeciętne fizjoterapeuty no niestety jest na niskim poziomie, muszę to przyznać. Jest to przeciętnie 2380 zł brutto. Personel pomocniczy o niższych kwalifikacjach zdecydowanie to są sprzątające, tak, za przeproszeniem, i obsługa techniczna. Można porównać wręcz tak wynagrodzenie, które jest jeszcze trochę niższe, ale no niestety jest to grupa, jedna z grup, tak, w tym ośrodku najmniej zarabiająca. Szef resortu zdrowia, minister Szumowski, odsyła fizjoterapeutów do zatrudniających ich dyrektorów placówek. Oczywiście rozumiem też pana ministra Szumowskiego, który wie, że tak, placówki mają zawarte kontrakty, dostajemy pieniądze, tak, za realizację świadczeń, ale niestety z tych pieniędzy musimy utrzymać cały zakład, tak. To są pieniądze przeznaczone na pokrycie kosztów. Fizjoterapeuci są pod względem liczebności trzecim zawodem medycznym, zaraz po lekarzach i pielęgniarkach. Wiedzę i umiejętności wynoszą z trwających kilka lat studiów, jednak należyte wykonywanie zawodu wymaga od nich, podobnie jak to jest u lekarzy, ciągłego kształcenia, poznawania i stosowania nowych metod terapeutycznych. Każdy kurs, każda nowa umiejętność pozwalająca poprawiać efektywność terapii i skracać jej czas, to ogromny wydatek, który zazwyczaj ponosi fizjoterapeuta. Pracodawcy nie mają na szkolenia wystarczających środków albo nie mają ich wcale. W naszym zakładzie już od wielu, wielu lat polityka tak kadrowa i polityka szkoleniowa jest tak prowadzona, żeby kształcić personel medyczny, nie tylko medyczny, ale ze środków zakładu, więc rocznie wydajemy około 80 tysięcy złotych na szkolenia. Za kursy, podczas których fizjoterapeuci poznają i doskonalą nowoczesne metody terapeutyczne, płacą tysiące złotych. Ale ich stosowanie z korzyścią dla pacjenta i placówki nie przekłada się jednak w żaden sposób na ich wynagrodzenia. Potwierdza to samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Dla każdego, kto wykonuje zawód medyczny, najważniejsze jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie ze swoimi kompetencjami i najlepszą wiedzą. Pod tym względem zawody medyczne są równe. Niestety w polskim systemie równość ta kończy się w miejscu, gdzie w zasadzie powinna się zaczynać. Czytamy w stanowisku Prezydium Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Najbardziej istotne, kluczowe elementy nowoczesnej fizjoterapii, czyli badanie i indywidualna praca z pacjentem, są wyceniane bardzo nisko, zaś procedury o wątpliwej lub ograniczonej skuteczności są wciąż premiowane. Zarząd Krajowej Izby Fizjoterapeutów zaapelował do ministra zdrowia, by nie czekał na dzień, w którym frustracja fizjoterapeutów wyleje się na ulicę ze szkodą dla pacjentów.